Parkrun to cykliczne, bezpłatne biegi z pomiarem czasu na dystansie 5 km. Wydarzenie to zbiera w każdą sobotę o godzinie 9 grupę osób, które chcą aktywnie spędzić wolny czas. Trasa wiedzie alejkami Cieplickiego Parku Norweskiego. Parkrun się odbywa na całym świecie. Zapoczątkowano go w Anglii 14 lat temu, natomiast rok temu dokładnie 4 lipca wystartował w Jeleniej Górze. Zorientowałem się, że ta impreza jest coraz popularniejsza również w Polsce. Obecnie jest ponad 30 lokalizacji, a można biegać w całym świecie, czyli będąc na wakacjach w innych krajach Europy i świata też. Można co sobotę się spotkać, poznać nowych ludzi, nowe miejsca i też dla zdrowia to ludzie robią, dla integracji. Powinniśmy być w jakimś tam nie najgorszym stanie zdrowia, no jest to potrzebne, a wydaje mi się, że należy zacząć od strony socjalnej, poznać parę osób, które biegają, przejść się do parku rano, trochę potruchtać, zobaczyć jak to jest, co i jak i to na pewno wciągnie. Parkrun nie służy takiemu treningowi, powiedzmy, zaawansowanemu. Tam tutaj przychodzi każdy, biega 5 km w takim tempie, jak potrafi, tak? To może być 20 minut, to może być 30 minut, to może być 40, to jest 50. My czekamy na ostatniego biegacza, dopiero wtedy zamykamy bieg. Nie ma problemu tutaj. A dlaczego bieganie w grupie, a nie indywidualne? Motywacja. O wiele większa motywacja do biegania. Jeżeli widzisz kogoś przed sobą biegnąc, zawsze chcesz go dogonić. I w tym momencie no jakby zmuszasz organizm do tego, żeby biegł szybciej, żeby był bardziej wydajny. Chyba dlatego. Udział w biegu jest bezpłatny, jednak zanim przystąpimy do biegania, należy pamiętać o zarejestrowaniu się na stronie Parkrun i wydrukowaniu specjalnego kodu uczestnika. Po dokonaniu rejestracji można brać udział w dowolnej liczbie biegów w Polsce i na świecie.